się jak detektyw z filmu. Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego sokoła maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach, zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia, nawet jeśli równocześnie dotarłbym do zimnego grobu. Nie możecie tego zrobić. Moi ludzie ciągle są w środku. A może wiesz, czemu to nazwano operacja trupoczy? Chyba już nie żyję. Myślę, że już nie żyję. Do dzieła. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Nastąpi zniszczenie D6. Natychmiast ewakuować kompleks. Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Maxa Payne'a, trzeci rozdział trzeciej części. Widziałem już ten znak. Pod odlewnią był stary wojskowy bunkier. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian na ścianach miejskich budynków. Tyle, że ze strzykawką zamiast miecza. Projekt Valhalla. V jak Walkiria. V jak Valhalla. Zaczęło to przypominać szaloną teorię spiskową. No, zaczyna się robić ciekawie. Idziemy tu. Tak na wszelki wypadek. No, wy też wylecicie w powietrze z moim granatnikiem, baby. O, żarcie. Idziemy. Czyli w teorii tutaj nikogo nie powinno być. Lepiej uważać. Tam mam otwarty, a tu? Kod pozostawał tajemnicą, jak wszystko inne w tej sprawie. No. Uwaga personel. Chemik w chwili śmierci korzystał z komputera. Zginął na stanowisku pracy, a jego kod widniał na ekranie. 665. Bliski sąsiad bestii. A to? Dobra. Wykorzystajmy ten kod tam, może podziała. Dziabaj. No dziabaj. Panie. Działa. Fajnie. Jedziemy. Wypadałoby zapisać. Okej. Bijamy tu. O! Wypuść mnie stąd! Dzięki. Już myślałem, że tam zginę. Musisz mnie przeprowadzić przez komorę odkażania. Zwariowałeś? Mowy nie ma! To wszystko zaraz wyleci w powietrze! Albo to zrobisz, albo wrócisz do celi. Uwaga personel. Wybieraj. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Zrobię! A ty gość przypadkowo tam nie kradłeś trochę Walkirii? A, skróty widzę. No tam o kimś gadali w poprzednim epizodzie, że właśnie coś tam zwołował. Ale to pewnie go chyba właśnie w tej jego B coś zamknęli. No, no to się zgadza. Boom. Baby. Chodź. A on wszystko ponaciska sobie, dobra. Daje ziomek. A ten już ucieka. No dobra. No i super. O shiten. Tutaj się coś stanęło. Coś niemiłego, ja sobie przyjdę tędy. Kwadratowe myszki. Kolejna winda, serio. No dobra, jedziemy. Wpadłem w środek śmiercionośnej pajęczyny, którą była sprawa Walkirii. Otwieraj. Dobra, tutaj będzie gorzej. A to załatwimy granatkiem. Ops. No nieźle. Czy tam?
I siam. I tu. O. Dziękuję. Jeden z terminali wyświetlał symbol projektu. Ściśle tajny. Projekt Valhalla. Armia Stanów Zjednoczonych. Sieć Yggdrasil. Valhalla to według mitologii nordyckiej niebiańskie miejsce, do którego trafiali po śmierci najwięksi wojownicy, aby ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle, a ich rany cudownym sposobem natychmiast się goiły. Walkirie to służki boga Odyna, które zanosiły do Valhalli duszę najodważniejszych wikingów. Rok 1991. Celem badań jest stworzenie substancji chemicznej, która ma zwiększyć wytrzymałość i morale piechoty. Rok 1995. Wyniki niezadowalające. Projekt anulowano. Ktoś postanowił kontynuować ten chory eksperyment bez zgody rządu. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona wydana przez szefa projektu. Test polowy? Podwoić dawkę wszystkim obiektom. Obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejskim. Terenem tym był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano 3 lata temu. Gdy już sądzisz, że przeżyłeś największy horror, sytuacja się pogarsza. Jak mogłem uciszyć ten wewnętrzny głosik mówiący mi, że powinienem się cieszyć, że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę? Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. No, Maksiu. Kobiety na obcasach już tutaj nie było. Nie miałem więc czego szukać. Bunkier czekał na zagładę. No. A ja czekam na spadanie. Jedziemy stąd. Safe. No i okej. Dobra. Oczyszczaj mnie. Mino, ratuj. Oż fucker. Uciekamy stąd. Uciekamy, Max. Max, uciekamy. Jedź pan. Będzie boom zaraz. Max! Oż fuck, lepiej stąd zejdę. Jedź! Właśnie kratka się oberwała. O shit, jedziemy jeszcze. Po ułożeniu układanki wyłaniał się ten sam obraz. Szalony morderca o zielonych oczach stojący za plecami. Niczym urzeczywistniony koszmar. Szaleńcy, którzy zabili moją rodzinę, byli królikami doświadczalnymi projektu Valhalla. Wystarczyło iść śladem trupów. Wszystko wskazywało na nią, na pannę Walkirię. Odlewnia zamieniła się w ogniste piekło, a wszystkie ślady poszły z dymem. Zgubiłem trop i chyba 1 000 000 lat nie spałem. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek.